Pan samochodzik, łup, barona Ungerna, rozdział dziewiąty. Ruszyliśmy szlakiem. Wędrowaliśmy spokojnym krokiem. Właściwie nie było gdzie się spieszyć. Szliśmy wolno. Było już prawie ciemno, ale w dali przed nami coś bielało. Oględziny dokonane przez lornetkę potwierdziły nasze przypuszczenia. Biała jurta z wojłoku podświetlona od wewnątrz kilkoma żarówkami. Ciekawe. Skąd mają prąd elektryczny? Zadumał się Michaju. Może z generatora, podsunąłem. Oto i przejaw cywilizacji, powiedział Michał z zadowoleniem. Zajdziemy, jeśli nam się poszczęści, wynajmiemy człowieka z samochodem, jeśli poszczęści nam się mniej wynajmiemy konie. No, to do dzieła, skręciłem ze szlaku. Jurta miała ładne drewniane drzwi. Były szeroko otwarte. Michał zapukał w nie delikatnie. Z wnętrza rozległ się głos o wyraźnie zachęcającej intonacji. Nie stań przypadkiem na próg, syknął do mnie. To tutaj bardzo źle widziane. Weszliśmy do wnętrza wojłokowego domostwa. Michał delikatnie pchnął mnie na lewo. Przeszedłem parę kroków i usiadłem na macie. Oczy powoli przyzwyczajały się do gryzącego dymu i półmroku. Pośrodku jurty w niewielkim kociołku z brązowej blachy płonęły wysuszone końskie odchody. Po drugiej stronie siedział bardzo stary mągoł. saint baniu, Michał wypowiedział słowa powitania. Gospodarz obrzucił nas ciekawym spojrzeniem. Roinment odpowiedział poważnie. Życzę nam miłego wieczoru, poinformował mnie Michaju. Gospodarz wyciągnął z ognia baranią łopatkę i oskrobał ją nożem z żaru. Wpatrzył się w osmoloną powierzchnię. Przybyliście z daleka, powiedział po rosyjsku. Miał bardzo dziwny akcent i niemiłosiernie kaleczył język Puszkina, ale byliśmy w stanie go zrozumieć. Potrzebujemy samochodu lub telefonu, powiedział Michaju. Starzec wpatrzył się w baranią gość. Coś przy tym mruczał sam do siebie. Wreszcie odezwał się. Samochodu musicie poszukać sami. On szuka Was. Niedługo spotkanie. Obrócił kość na drugą stronę i ponownie poskrobał ją nożem. Rozdzielicie się, powiedział, a potem spotkacie. Szukacie w złym miejscu. Odłożył łopatkę za siebie. W dawnych czasach gościa podejmowano u nas w ten sposób, że gospodarz Jurty zabijał barana, a jego głowę gotował. Potem każdy z nich zjadał jedno oko, jedno gospodarz. Drugie najważniejsze z gości. Dla was, Europejczyków, zjedzenie oka wielkiego jak mała piłeczka jest trudne. Dlatego też, choć czułem, że przyjdziecie, zdecydowałem się nie stawiać was w tak ciężkiej sytuacji. Jesteśmy wdzięczni, odpowiedziałem, skłaniając głowę. Mieliśmy jeszcze jedną potrawę dla znamienitych gości, odezwał się starzec. Z piersi barana wycinało się tłuszcz rosnący na mostku i razem z sierścią piekło w ogniu. Tylko, że wam od takiej tłustości wątroby wysiadają. Za słabi jesteście, by żyć między nami. Zapatrzył się w ogień, jakby szukając potwierdzenia swoich słów, a potem sięgnął do torby wiszącej na słupie wspierającym strop. Wyjął z niej płaską miedzianą czarkę oraz butelkę czegoś potwornie mętnego. Nalał płyn do miseczki, po czym ostrożnie upił kilka łyków i podał ją Michajułowi. Podał dziwnie, trzymając na jednej ręce, gdy drugą dotykał jednocześnie łokcia. Wyglądało to na gest rytualny. Michaju przyjął poczęstunek prawą ręką i także upił kilka łyków. Zauważyłem, jak ledwo dostrzegalnie zwęziły się jego źrenice. Coś z tym płynem było nie tak. Podał mi tak samo Prawą dłonią, wspierając łokieć lewą ręką. Przyjąłem nieoczekiwany poczęstunek i ostrożnie upiłem trzy łyki. W pierwszej chwili sądziłem, że to kumysł. Ciecz miała bowiem wyraźny zapach, przywodzący na myśl dawno niesprzątaną mleczarnię. Po chwili jednak poczułem palenie w przełyku i ciepło w żołądku. Bimber z kobylego mleka wyjaśnił półgłosem Michaju. Oddałem miseczkę gospodarzowi. Naśladując jak mogłem najlepiej dziwny gest. Gospodarz, zadowolony, wyciągnął z sakwy nieduży biały przedmiot. Odkręcił czerwony korek i metalową łyżeczką nabrał ze środka trochę ciemnego proszku. Posypał nim palec i umieścił po odrobinie w każdej z dziurek nosa. Tabaka szepnął Michaju. Gospodarz podał mu tabakierkę. Mój towarzysz powtórzył rytuał i oddał starcowi naczynie. Ten podał je mnie. Nie wiem, czym był proszek w pudełku, z pewnością nie był to jednak sproszkowany tytoń. Oddałem tabakierkę gospodarzowi, na polecenie Michaiła nie dokręcając jednak korka. Po chwili potężne kichnięcia o mało nie pourywały nam nosów. Nie jestem znawcą tabaki, ale moc ma straszliwą, powiedziałem po rosyjsku, gdy opanowałem gwałtowne ataki kichania. Starzyc uśmiechnął się szeroko. Jest mocna, powiedział. Popatrzył na Michała. Ty wiesz, odezwał się cicho. Opowiesz mu, jak wyjdziecie. Co mam mi opowiedzieć? Jak robimy tabakę? Uśmiechnął się gospodarz. Słyszałem, że Ungern wrócił do Mongolii? Wy coś o tym wiecie. Czuję to przez skórę. Przyjechał do u Mas Ungern von Sternberg, powiedział Michaju. syn barona Romana. Pamiętam, odezwał się starzec. Dawno nie mieliśmy wodza. Han Romanu miał przemawiać. Pociągnął za sobą wielu. Otrzymał pierścień czyngis z Hana. Oddał go komuś, zanim umarł. Ten ktoś wędruje przez stepy albo po drogach innych krajów. Kiedyś przybędzie do nas. I pójdą za nim mongołowie. I poniosą imię czyngi z Hana w świat. Zapadła cisza. Starzec patrzył w ogień. Może kiedyś zostanie znaleziony czarny kamień, powiedział w zadumie. A gdy to nastąpi, odrodzi się Mongolia. Znowu będziemy potęgą. Zegną się karki Rosjan i Chińczyków. Zgroza ogarnie Europę. Czarny kamień? zapytał Michaju. Trzy są kamienie święte, powiedział w zadumie starzec. Jeden wmurowany w grobie waszego proroka Arona daleko stąd, w Libanie. Drugi zdobi Kaabe. Święte miejsce muzułmanów. Trzeci należał do władców Karakorum. W połowie XIX stulecia biały człowiek ukradł go. I opuściło nas szczęście. Byliśmy dumnym narodem, a gniew bogów był straszny. Staliśmy się niewolnikami. Nasi wysłannicy szukają czarnego kamienia po świecie. A gdy go odnajdą, powrócą dawne, dobre czasy. Znowu będziemy panami Azji. Czułem. Jak coraz bardziej ogarnia mnie groza. Starzec wpadł w uniesienie prorockie. Miałem wrażenie, że nie snuje rozważania o przyszłości, tylko patrzy w nią i głosi to, co nastąpi. Ja już tego nie doczekam. Ale wasze dzieci może. Teraz wam pora ruszać. Rozgrzaliście się, a niedaleko znajdziecie samochód, który po was jedzie. W drogę. Podziękowaliśmy za poczęstunek i opuściliśmy Jurtę. Zapadł już zmrok, ale szlak na szczęście był dobrze widoczny. Miałeś mi powiedzieć o tej tabace. Przypomniałem Michajułowi. Wybacz, Pawle, nie chcesz o tym usłyszeć. Nie drocz się, mów. Zapewniam cię, że jestem twardym człowiekiem. Co to było? Sproszkowany jałowiec. Roślina zwana Jurgój. Rośnie na stepach. Pasie się nią kozy, ale wyłącznie te o idealnie białej sierści. Ale trochę zostaje do robienia tabaki? Nie. Widzisz, odchody tych kus suszy się odpowiednio, miesza z odrobiną mleka, znowu suszy i proszkuje. Tak powstaje najlepsza miejscowa tabaka. A niech to. Zakląłem i energicznie zacząłem przedmuchiwać obie dziurki. On miał rację, uśmiechnął się Michaju. Nie powinniśmy żyć między nimi. Ich obyczaje kształtowały się przez tysiące lat w zupełnie innych warunkach niż nasze. O co chodzi z tym kamieniem? Zagadnąłem. Prawdopodobnie to meteoryt, taki jak ten wmurowany w kaabę w Mekce. Widocznie jakiś parszywy typ ukradł go, żeby sprzedać w Europie. Sądzisz, że zdołają go odnaleźć? Trudno ocenić. Mają pewne szanse. Mógł wzbogacić jakąś kolekcję. Może wystawia go któreś z muzeów. Meteoryty są dość rzadkim znaleziskiem. Jeśli był odpowiednio okazały. W każdym razie trzymajmy za nich kciuki. Czekaj, co on powiedział o grobie Arona. Tam także jest taki kamień, w Jebel Harun, w Jordanii. Ludziska czczą dziwne rzeczy. Głaz wmurowany w Kaabe jest meteorytem, mruknąłem. A ten w grobie Arona? Nie wiem. Nigdy go nie widziałem. Jest na terenach arabskich. Nad grotą, gdzie spoczywa ciało proroka, nadbudowano meczet. Tam nie wpuszcza się niewiernych, uśmiechnął się lekko. Czasem może nie warto zastanawiać się, co jest czym i skąd się wzięło. Mongołowie wierzą, że gdy odzyskają swoją relikwię, powróci do nich utracone szczęście. Dlatego życzmy im, aby ją odzyskali. Kiwnąłem głową, choć w zapadającym zmierzchu nie mógł mnie chyba widzieć. W tej chwili na horyzoncie zabłysły dwa światełka. Zbliżały się szybko i niebawem Paul Wanderswt zatrzymał samochód koło nas. Witajcie, lotnicy, uśmiechnął się. Gdzie to zgubiliście swoją dwupłatową maszynę? Stoi kilka kilometrów, stąd, wyjaśniłem. Trochę przetrącona, trzeba będzie zdobyć nowe śmigło i poprawić lewe skrzydło. Wsiadajcie, podrzucę was, zażartował. Usadowiliśmy się we wnętrzu jeepa i pomknęliśmy w stronę zajazdu. Dziękujemy, że Pan po nas przyjechał, powiedziałem. Drobiazg. Na moim miejscu postąpilibyście tak samo, jak posuwają się badania w zajazdzie. Zainteresowałem się. No cóż, wygląda na to, że szukamy znowu w niewłaściwym miejscu, westchnął. Wewnątrz budynku znaleźliśmy skrzynkę obitą blachą, niestety była pusta, kawał łańcucha, pewnie do przypinania zwierząt, bo miał karabinczyk na końcu, a i felgę od ciężarówki. To faktycznie niewiele, zadumałem się. A co u Was? Chwilowo nic, powiedziałem, ale nie tracimy nadziei. Do pustyni gobi jeszcze spory kawałek. Sądzę, że wszyscy szukamy źle. Nie odwieźliby złota taki kawał od klasztoru. Dlaczego nie? Zdziwiłem się. Teren naprawdę kontrolowany przez barona Ungerna był dość szczupły. Wywiezienie skarbów poza zasięg posterunków wojskowych groziło, że wpadną one w ręce lokalnych watażków. Odważyliby się wystąpić przeciw baronowi? Zdumiałem się. Nazwisko Ungern musiało budzić grozę. Być może, ale baron daleko, a złoto blisko. Po prostu spróbowałem postawić się w ich sytuacji i wygląda mi to bardzo mętnie. Sądzę, że skarby ukryto blisko. Może zakopano je w miejscu, gdzie dziś stoją przedmieścia Ułan Bator? A może w stepie, gdzieś o rzut kamieniem od klasztoru? Któż to może wiedzieć? Może syn barona? Zamyśliłem się. Nie sądzę, żeby miał coś więcej niż ogólne wskazówki. Zwróćcie uwagę, że zaczęli kopać w jakimś wskazanym im miejscu, potem dopiero przenieśli się gdzieś dalej. Może gdybyśmy siedli wszyscy razem i podzielili się posiadanymi informacjami, coś by się udało z tego złożyć? Na razie my mamy pewien trop, a pan z bratankiem szukacie na ślepo, zauważył Michał. My za to mamy radar geologiczny mogący sięgnąć nawet 50 metrów w głąb ziemi, zauważył pogodnie Paul. Wydacie wiedzę, a my technikę. Jeśli skrytka znajduje się w miejscu, w którym podejrzewamy jej istnienie, to wyrafinowana technika nie będzie potrzebna, powiedział Michał. Ale rozważymy propozycję. Pędziliśmy przez ciemny step. Pożyczyłby mi pan jutro samochodu? Zagadnął Michał. Żaden problem, uśmiechnął się holender. A dokąd chce pan jechać? Do Uanbator. Potrzebuję nowego śmigła i trochę aluminiowych rurek na wzmocnienie skrzydła. Przywiezie mi pan też kilka gazet? Oczywiście. A ja bym chciał paczkę zielonej herbaty, przypomniałem sobie. Zrobię zakupy dla wszystkich. Wyjechaliśmy na wzgórze koło rozstajów. Przed nami w ciemności widać było już zabudowania zajazdu. Dziwne, że nie zapalili światła mruknął Paul. Może śpią? zagadnął Michaju. Poczułem nagły niepokój. Holender zaparkował samochód koło bramy. Wyskoczyłem na klepisko i coś zachrzęściło mi pod nogami. Schyliłem się i poświeciłem małą latarką. Wszędzie na ziemi walały się łuski od kałasznikowa. W zaklął Michaju i chciał upuścić się pędem do środka, ale Power stalowym chwytem unieruchomił jego ramię. Mogą się tam czaić, powiedział. Pan był, zdaje się, komandosem. Zwrócił się do mnie. Byłem, potwierdziłem. Mam nóż i rewolwer. Nóż. Złapałem ciężką stalową klingę i podrzuciłem w dłoni. Była idealnie wyważona. Zajdę od tyłu. Zaproponowałem Kiwnął głową Obiegłem zajazd dookoła Wskoczyłem przez jedno z okien i z nożem w dłoni zacząłem przeglądać po kolei wszystkie pomieszczenia Było pusto i cicho Pusto, odezwał się Paul w jednym z sąsiednich pomieszczeń Zapaliliśmy latarki Napastnicy rozwalili drzwi seriami z karabinów Drewno w postaci drzask poniewierało się wokoło Ślady serii z karabinu maszynowego znaczyły też ortalionowy dach. Ściany również połupane były zdrowo. Pan samochodzik i Mark Wandersyft zniknęli. Do środka wszedł Michał. Sprawdźcie, co zabrano, polecił Paul. Nie ma laptopa, za to zostawili telewizor i magnetowit, zameldował nasz przyjaciel. Nie ruszyli też mojego radaru geologicznego wartego pół miliona dolarów. Ale zniknęły wszystkie notatki, fotografie lotnicze i zdjęcia, mruknął Wandersyft. Śladów krwi na szczęście nie widać. Ostrzelali drzwi. Potem wdarli się do środka i strzelali po ścianach, najwidoczniej po to, żeby wywołać panikę, mruknąłem. Wreszcie uprowadzili naszych i zabrali wszystko, co ich zdaniem mogło się wiązać z poszukiwaniami. Ale zostawili mój radar, a to znaczy, że albo nie wiedzieli... Jak się go używa, albo nie mieli pojęcia, co to jest. Czyli to nie oni śledzili pana w klasztorze? mruknąłem. W przeciwnym przypadku widzieliby go przy pracy. Wyszliśmy przed zajazd i dokładnie obejrzeliśmy przy świetle latarek drogę i podwórze. Cztery motocykle, w tym dwa z przyczepkami mruknął Michaju. Sądząc po szerokości opon Harley'e albo Kawasaki. A może te największe hondy? cztery motocykle warte po kilkanaście tysięcy dolarów w kraju, gdzie średnia płaca oscyluje około dwudziestu dolarów. Wandersyft wyciągnął z konta porzuconą walizkę z telefonem satelitarnym. Uruchomił urządzenie i włożył w odpowiednie miejsce kartę kodową, aby odblokować zabezpieczenia. Wystukał numer. Poproszę z prezydentem, powiedział po rosyjsku. Wyszliśmy. Aby zapewnić mu konstytucyjne prawa do poufności i rozmowy. Po chwili wyszedł do nas. Prezydent poderwał na równe nogi swoje służby specjalne. Podałem mu, gdzie jesteśmy. Ale dlaczego? Zamyśliłem się. Jest kilka możliwości. Albo komuś nie podobają się nasze badania i chce nas zmusić do rezygnacji, albo komuś nasze badania podobają się tak bardzo, że postanowił zostać naszym wspólnikiem. To może być zwykły napad i porwanie w celu wymuszenia okupu, zauważył Michał. Nie sądzę, zaprotestował Paul. W takim przypadku zabraliby radar. I magnetowid. Zresztą w tej części świata nie ma chyba tradycji porwań dla okupu. Godzinę później na niebie pojawiły się dwa światełka. Niebawem silne reflektory omiotły zajazd. Helikoptery. Pobiegliśmy na nasze lotnisko i ustawiwszy się w trójkąt zapaliliśmy latarki. Po chwili maszyny wylądowały. Wysypało się z nich kilkunastu komandosów oraz milicjantów. Jeden podbiegł do nas. Aziz, przedstawił się, jestem zastępcą koordynatora służb specjalnych. Prowadzę śledztwo w sprawie zaginięcia dama Ungern von Sternberg. To ona też zaginęła? Zdumiałem się. Nie tylko ona. Od dwóch dni nie możemy odnaleźć Awenira Owsianowa. Ekipa sprawnie zabezpieczała ślady, a my tymczasem opowiadaliśmy o wszystkim, co wydawało nam się podejrzane. Notował pilnie, starając się z naszych chaotycznych wypowiedzi poskładać w miarę logiczny obraz sytuacji. Robimy co w naszej mocy, powiedział wreszcie. Ale sami panowie rozumieją, ogromny kraj, prawie niezaludniony. To tak jak szukać igły w stogu siana. Kiwnąłem ponuro głową. Ekipa Niebawem zakończyła badanie śladów i odleciała. Zostaliśmy sami. Nie dość, że nie znajdziemy skarbów, to jeszcze na razie zgubiliśmy twego szefa. Powiedział Michaju. Sądzę, że trzeba go odnaleźć, mruknąłem. I to im szybciej, tym lepiej. Wszedłem do sali i zacząłem pakować nasze graty. Nieoczekiwanie zauważyłem coś dziwnego. Pośrodku pomieszczenia leżała kupka węgli drzewnych po ognisku, a przecież paliliśmy je na zewnątrz. Zawołałem Michała i Paula. Zwróćcie uwagę, powiedziałem, gdyby płonął tu ogień, przepaliłby ortalion. Ktoś przyniósł tu kilka garści węgli drzewnych i upozorował wygaszone palenisko, mruknął paweł. Rozgarnijmy to, tylko ostrożnie. Na polepie pojawiły się zatarte napisy, wyryte pospiesznie nożem. Wykonano je po mongolsku. Widocznie naskrobał to bratanek holendra. Michaju poszedł posłownik. Dłuższą chwilę kartkował go. Czerwoni mściciele przetłumaczył napis. Co to za jedni? Mam wrażenie, że niebawem się dowiemy, mruknąłem.